Jest niedziela, 11 grudnia. Jedziemy. Nie udało się pojechać w góry, chociaż jest piękny atak zimy, ale pospacerujemy sobie w takim razie trochę po Krakowie. Przejdziemy się tutaj i zobaczymy, co coś się uda ponagrywać, może fajnego. Pogoda jest piękna. To jest tak fajnie dzisiaj na drogach, że aż mi się nie chce nigdzie chodzić, tylko sobie chcę jeździć. Naprawdę piękna pogoda. W zeszłym roku chyba nie było takiej fajnej zimy, a tutaj można sobie tak fajnie jechać. Samochód się fajnie okleja śniegiem. Pojedziemy sobie, zobaczymy sobie tory kolejowe, może będą też fajnie zaśnieżane. Dawno tam nie byłem, chętnie tam pojadę. Pojedziemy sobie w końcu pociągi pooglądać, chyba na tym się... W końcu trzeba się gdzieś przejść trochę na nogach, to tu się przejdę, a... Ta droga jest straszna, jakby tej drogi to chyba nikt nie naprawiał od dość dawna. Kiedyś to była normalna ulica. W Krakowie. Kiedyś to była najdłuższa kładka w Krakowie, piesza nad torami. Teraz jest trochę krótsza. Tu jest lokomotywownia, dawna lokomotywownia Cargo, teraz to jest lokomotywownia Intercity. Przed lokomotywownią teraz stoi cała masa wagonów sypialnych. Stara wieża do nawęglania parowozów. Cztery takie wieże Polska po wojnie kupiła w Stanach Zjednoczonych. Jest taka w Gdańsku, czy chyba jeszcze chyba we Wrocławiu, w Poznaniu. Piękna zima się zrobiła. Przepiękna. Byłem tu na rowerze chyba jeszcze w tym roku i jeszcze wtedy była kładka dalej, ale teraz widzę, kładki wyszły z mody. Teraz się buduje przejścia podziemne wszędzie, no więc mamy tutaj koniec kładki. Kiedyś szło się tam dalej prosto górą i teraz przejście podziemne. Możemy się przejść.
tak sobie idziemy i po lewej mamy zakład naprawy wagonów. Tutaj węglarki spawają, a po prawej zbliżamy się do tej wieży do nawęglania.